Here's Grabo. I'm convinced. Dawaj, Polska! Oh my goodness! Let's go! Polska górą, to lecimy z tym. Po chyba 19-20 godzinach podróży w końcu dotarłem. Jutro nagram więcej informacji co i jak jem, bo tutaj jest godzina już 6 dochodzi. Myję się i idę spać, bo długo nie pośpię. Już położyłem się spać. Okazało się, że obok jest jeszcze w apartamencie R. David. Nie miałem żadnego pojęcia, że on tam jest. Dopiero potem wyszedł się przywitać. Umyłem się, położyłem się spać. 6:30 dzwonię. Znaczy w ogóle nie spałem, bo leżałem 5 minut. Się okazało, że muszę jednak robić jeszcze test. Myślałem, że z samego rana mnie jakby zgarną do tego. Ale teraz. Znaczy szczerze mówiąc to dobrze. Hej. Szczerze mówiąc to dobrze, bo zrobię teraz i jutro będą od razu wyniki, więc nie będę musiał długo czekać i jutro będę mógł od razu pójść na mecze i oglądać, a nie siedzieć cały dzień w apartamencie, także. Zrobi test, idę spać. Siema, YouTube Grabo z tej strony. Kolejny materiał z cyklu wyjazdy. I dziś znajdujemy się w King Abdullah Economy City. Czyli na kolejnym wyjeździe FIBA 3x3. Szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, dlaczego zrobili to tutaj, a nie w Jeddah. To znaczy, pisze, że jest w Jeddah, a jest tutaj. To jest miejscowość oddalona jakieś 1,5 godziny od Jeddah. Tak jak widać, nic tutaj nie ma. Pustynia, dopiero coś tam się budują. Konkurs jest jutro. Cała moja podróż, tak jak wcześniej widzieliście, trwała jakieś 20 godzin plus minus. Zajechałem rano, koło chyba 5-6, zrobili od razu test. Znaczy położyłem się spać, zrobili mi test, obudzili mnie i od razu po teście poszedłem spać. Tak jak wczoraj mogliście też zobaczyć, nie jest hotel, jest apartament. I najprawdopodobniej tutaj we trzech będziemy sobie mieszkać przez najbliższe 2 dni. Jest David Carlos, z którym się nigdy szczerze mówiąc nie widziałem, ale spoko gościu, wczoraj się poznaliśmy. I jeszcze dzisiaj dojedzie Brandon Ruffin, czyli to jest taki dunker ze Stanów, który ostatnio wygrał też konkurs chyba 3x3 w Meksyku. Także ja biorę się za śniadanie, które mam w lodówce. Najprawdopodobniej wyniki testu dostanę za jakąś godzinkę, dwie i będę mógł wyjść. Wait a minute. Wiecie ile ten gość ma lat? Nie uwierzycie! Nie uwierzycie! Ja byłem przekonany, że ma, że z moim wieku ma jakieś 24, 25, 26. How old are you? 34 lata. 11 years old. To jest niesamowite. Bo się nie spodziewałem, że on jest już w takim wieku. I widzicie, ciągle skacze. Wygląda jak 20-latek. Ale jest opóźnienie, bo jak stałem i od razu zobaczyłem za oknem co jest, to padał deszcz, a tutaj bardzo rzadko się to zdarza. I mecz został przesunięty, w ogóle start całej imprezy został przesunięty o 2 godziny. Także teraz idziemy z Davidem sobie pochodzić, zobaczyć boisko i tak dalej. Skorzystać z tego, że bo jak byłem w Doha, to w ogóle nie mogliśmy nigdzie wyjść, była taka pandemia fest. Ale jak, bo jeszcze dzisiaj gadaliśmy sobie i powiedział, że jak pierwszy raz mnie zobaczył w nocy, jak zajechałem dzisiaj, znaczy wczoraj, to stwierdził, że jestem niski, że naprawdę nie wyglądam takiego, że na necie wyglądam na wyższego. And this dude, he's legit, bro. Like, I'm not hating on other dunkers, but like when they say they're 6'1,
You're like 6'2 to me. Because I'm short. But you know, Bravo, short. Like, this dude is an animal. Niesamowite jest to, że tutaj są wszędzie Filipińczycy. Dosłownie wszędzie co chwilę sobie z nimi robią zdjęcia. Tylko dlatego, że jest z Filipin. Niesamowite. Naprawdę, na każdym miejscu dosłownie idziemy kawałek. I Polska! I wszędzie są. Troszkę teraz chillujemy. I idziemy znowu coś zjeść, poleżeć, odpoczywać, potem skoczymy jakieś obejrzeć mecze. Jeśli chodzi o boisko, całkiem spoko. Piłka w jednym miejscu się średnio odbija, ale to w sumie jak zawsze na FIBA, ale nie źle, bywało naprawdę gorzej. Tak jak na przykład w Pradze było no, tragicznie, piłka się w ogóle nie odbija. Tutaj jest git, kosz wymiarowy, super. To jest masakra jakaś, to już nawet nie jest śmieszne, ale to jest wręcz aż żałosne, tak jakby nie wiem. To jak ja bym sobie Polaka i skoczył na barana i się jarał z tego. Masakra, jak trochę przesada to już jest. No, słyszycie? Włosy zrobią zdjęcie i spotkali swojego. No, dziwnie. Brandon właśnie doleciał, wyszedłem chwilę się przejść przed kolacją. Ja akurat go spotkałem przy wejściu. On tam no, dosyć długo leciał, bo na jeden samolot nie zdążył, tam miał przesiadki i tak dalej. Więc finalnie przyjechał teraz dopiero. I co? Ja sobie chwilę pochodzę, pospaceruję, pomyślę oczywiście, tak jak zawsze, o konkursie, jakie wsady robić i tak dalej. Trochę przewietrzyć, ile można siedzieć w tym hotelu. I idę zjeść i od razu idę spać, bo łącznie spałem jakieś, nie wiem, 5 godzin. Z czego spałem 3, potem obudzili mnie, znowu tam godzinę, potem znowu mnie obudzili, potem znowu godzinę i tak cały świat. Kursu, tutaj sobie panowie rozmawiają o wsadach, ja tutaj walę herbatkę i robimy śniadanko, znaczy nie robimy, tylko idziemy na śniadanko, idziemy na śniadanko i potem na practice o 12 i o 18 konkurs. Już po śniadaniu, a teraz idę skoczyć, zobaczyć plażę, bo tutaj jest dosyć blisko. I potem practice. Ale jest tak cieplutko, jest tak fajnie, jest taki lekki wiaterek, nie jest tak upalnie bardzo. Jak dobrze, że jutro mam powrót dopiero o godzinie 22. Od razu z samego rana po śniadaniu wbijam tutaj. Idę się kąpać i leżę pół dnia. No i najlepsza część, jeśli chodzi o konkursy firmy. Plecaczek pełen prezentów. Mamy tutaj long sleeve'a. Mamy tutaj odzież termoaktywną, w sumie od niedawna na FIBA, chyba w Pradze pierwszy raz dostaliśmy. Jakiś nowy sponsor.
koszuleczka. Hop, grabo. Mega. I oczywiście spodenki i skarpetki. I skarpetek mega nie lubię, bo jakościowo są takie dziwne, buta się bardzo jakbyś ślizgał w nich. I w Lozanie była tak sytuacja, że po rozgrzewce już byłem rozgrzany, miałem swoje skarpetki i tak dalej. I tuż przed konkursem się dowiedziałem, że Grabo, where's your socks? No i mi dali jeszcze jedne, bo nie wiedziałem, bo wcześniej oczywiście dostałem, ale nie wiedziałem, że muszę w tym skakać i musiałem zmienić. A pamiętam, że były strasznie niewygodne. Jak zawsze przed konkursami trenujemy, patrzymy, narzucamy, obracamy się, lekko skaczemy, lekko robimy jakieś wsady, żeby wczuć się, zobaczyć boisko, poczuć to i potem nie być zaskoczonym na konkursie, że piłka się tam gdzieś nie odbija, że jest obręcz krzywo czy coś takiego. Powiem wam, że w takich miejscach wejdziecie na boisko, zrobicie trzy rzuty, wykonacie trzy rzuty, skoczycie dwa razy lekko do obręczy i jesteście już rozgrzani, tak, czujecie się tak, jakbyście już byli tak 100% w formie, rozgrzani na hali i byście przez pół godziny skakali. Już czujecie się gotowi do skakania, jest tak ciepło. Ale to nie oznacza, że organizm jest rozgrzany, nie? Wy jesteście rozgrzani, ale tam wszystko, wszystkie stawy i tak dalej. Dlatego łatwo w takich chwilach kontuzję złapać. Jeśli chodzi o mój sezon, na pewno powstanie taki filmik. Jeden taki cały, a potem będę opowiadał o wszystkich konkursach i tak dalej. Czyli jeden taki miks zajebisty, super, z muzyczką, tak jak zawsze lubię, ale wiem, że teraz YouTube tego nie lubi i są słabe zasięgi, ale ja to lubię, więc to rzucę. A potem jeszcze drugi powstanie filmik i będę opowiadał o tym sezonie. Co, gdzie, jakie zawody były, jak mi szło i tak dalej, i co tam się działo. Jeśli chodzi o mnie, tak naprawdę ten cały rok, tak naprawdę mam, cały czas byłem w formie. Z takiego off-seasonu, gdzie odpoczywałem i potem przygotowywałem się na kolejny sezon, to był Jeddah w grudniu 2020, gdzie skakałem z Millerem, miałem formę już, taką dobrą miałem formę wtedy. Wygrałem ten konkurs i potem już cały czas miałem styczeń, chyba luty, marzec, też jeszcze miałem jakieś eventy, cały czas miałem już taką formę, wiecie, na zawody. I tak naprawdę tą formę przeciągnąłem, nie miałem żadnego takiego off-seasonu, żadnego odpoczywania do teraz. Czyli stricte cały rok mam formę i ją cały czas podtrzymuję, to jest niesamowite, ale czujesz taki się, może nie fizycznie, ale psychicznie czuję, że potrzebuję 2 tygodnie offu totalnego. I taki off będzie po tym konkursie, po nowym roku, bo jeszcze po tym konkursie mam jeszcze jeden pokaz przed nowym rokiem. Także po tym konkursie będzie już wolne i myślę luty zacznę już taki ostry wpierdziel, żeby się przygotować. Czyli wyciskanie na klatę 110, 120, jakieś siady martwe po 200 kilo i tak dalej. Siłę straciłem już jak patrząc do teraz, bo tak naprawdę siłę cały czas podtrzymywałem, ale już dwie paki teraz w martwy nie pójdą, tak jak poszły w styczniu, lutym tego roku. Troszkę schudłem, bo wiecie, byłem fajnie zbudowany jeszcze w grudniu, z 80 kilo ważyłem, stricte mięso. Ale już przez te wyjazdy i tak dalej, przez takie miejsca, gdzie jest cały czas ciepło i się nic nie chce jeść, przez podróże, gdzie nic nie jecie praktycznie, trochę tego mięsa zgubiłem, trochę pojawiło się tkanki tłuszczowej, trochę jest. No, koniec pierdzielenia. Jeszcze trochę porzucam, popatrzę sobie i wezmę prysznic i będę odpoczywał. Goście nie wstali, bo śpią, więc jest pusto, a ja tu sobie sam ogarniam temat, jak wygrać konkurs. Pierwszy wsad zgadnęli, drugi wsad. Which contest?
Tetris. One clue! Which contest did we see that? I know my contest. Alright, Lausanne. Lausanne. Oh! Double up. Nope. From the bounce. From the bounce. The win! Whoa! Lausanne this year? Yes. Lausanne this year. Behind no! The back. I said it! Elbow! Behind the back. No. What were you? Another one. I'm getting mad. I know. Off the balance. Jader Itch. Two hands. You're fucking right. I know. Let's go! I told you I know my FIFA contest. Not fair. I told you. I knew it. I watched this. My next one was gonna be the Jader Itch. Bro. Wow. Is that your dunk? You have this in your bag? Uh-huh. Your wallet? In your bag? Literally. bro, it has to be. Okay. Mm-mm. What score? Holy shit. 10. Nope, 10. 6? it depends on the height. Like 6, 7? If you will hit it very hard, probably 8, maybe 9. Windmill off bounce. Yes. Just windmill. Yeah. I know, bro. Come on now. You have to sharpen your duck. I was going to say lob between the legs, lob no. Windmill. It's 8, 9? Jazz na podwoje! It's Grabo's turn. Grabo with his 47-inch vertical. Oh, yeah. Windmill. Breezy, baby. All right, it's Grabo. His second time up. Oh, my. He went behind the back like an informant. Is it that easy though? This just looked like light work to me. Run that back one time. Reverse filthiness. And he's going into Super Saiyan mode. This dude has no chill. Like a broke fridge. Here's Grabo. I'm convinced. This dude is bionic. This is easy as a layup line for him. Check him out. And we got our first perfect score. Throw them 10s up. Grabo took a seat midair, and he might be sitting on the throne when this is all said and done. Peter Grabo. Unreal. He comes and gets a perfect score again. I have no argument. Medical person.
for takeoff. Throws it in reverse. Takes his shirt off and lets everybody know who the best in the game is right now. It's that man, Grabo. On his pogos, he goes over a man standing in a chair, throws it in reverse. Another title here at the dunk contest. Yes, sir, back to back. Last time I won 1 year ago against Miller. I was super happy to be there. I'm super happy to be here. And I just want to say thank you to all the supporters. I really appreciate it. Thank you. You brought the under both legs dunk. Tell us about what was your favorite dunk in this contest and which one made you the most proud. Yeah, to be honest, I'm so proud about under both legs because it's my favorite dunk. Congratulations again, man. Thank you. Dawaj, Polska! Let's go! Nie uwierzycie, skończyła mi się pamięć i teraz wiem telefon od Brandona. Masakra! Ale skleję dla was materiał z Lasima. Wow! Cały rok forma. Dzisiaj może nie było jakoś mega zajebiście. Ale wygrana, wygrana to zawsze wygrana. Pierwsze miejsce to zawsze pierwsze miejsce. Pamiętajcie o tym. Rok temu równo wygrałem pierwszy zedach. Przez rok czasu cały czas trzymałem formę. Naprawdę już teraz jak rozdzielałem się do tego konkursu, już czułem takie zmęczenie trochę. Już czułem takie, że to nie jest to. Ale się udało. Polska górą! Mariusz Pudzianowski. Puka dzik, let's go! No, nagram więcej w hotelu, jak ogarnę telefon. O, dziękuję wszystkim za support. Naprawdę dziękuję, zawsze jak jestem przed konkursem, piszecie mi. Naprawdę mega miłe rzeczy. Naprawdę bardzo to doceniam. Dziękuję. Słuchajcie, nie usunąłem folderu. Usunięte. Poprzednio tam było 49 GB pamięci. I mi się cały konkurs nie nagrał. Bo, ale powiem wam, jestem cholernie już zmęczony tym sezonem. Może nie jakoś fizycznie, znaczy fizycznie też i psychicznie. Ale wygrana, naprawdę mega się cieszę. Może jakiś poziom nie był niesamowicie wielki, znaczy podobieła siadło. Za plecami siadło, double up, super siad. Windmill ten pierwszy, spoko. Ale na konkursach chyba zawsze jest ten taki stres w organizmie, nie wiem jak to wam wytłumaczyć, może fizycznie się, psychicznie się nie stresujesz, ale w tym organizmie jest takie, osoba, która występowała gdzieś publicznie, wie, tak jako sportowiec wie, że wiecie, trenowanie na hali, a bycie gdzieś, robienie performance'u, to jest totalnie co innego, to jest zupełnie inny level. Także ten win był taki spoko, wysoko, ale taki do dopracowania. No i ostatni wsad. Chciałem podobiema nad kimś. To jest mega trudny wsad. Spróbowałem pierwszą próbę, ale potem zmieniłem na krzesło. Finish. I finish po prostu. Także teraz jeszcze będzie jeden pokaz. Także teraz jeszcze będzie jeden pokaz. Tam 27 chyba mam i wolny. I wolny. Mam nadzieję, że gdzieś wyjadę, odpocznę, albo po prostu stanę o 11, napiję się herbatki, zjem sobie śniadanko, wyjdę na wieś, z psem pójdę na spacer, pójdę do lasu zbierać grzyby zimą i po prostu totalny off. I powiem wam, naprawdę po takim czasie zwiedzania, nawet w tym roku i tak dalej, byłem naprawdę już w wielu miejscach. Ale zawsze w sercu będzie Polska. Zawsze dawaj Polska. Dziękuję wam wszystkim za support. Bardzo to doceniam. Nie wiem co jeszcze powiedzieć. Jutro wam pewnie pokażę. Nie, my zaraz w ogóle, kurde. Jak ja odpoczynku gadam. Zaraz się przebieramy, idziemy na siłownię napieprzać. Wyciskania jakieś. Trzeba stówę tam machnąć. Jakieś martwe coś. Trzeba porobić. Zaraz zjem coś na szybko, jakiegoś batonika
jazda. Żeby jeszcze wykorzystać tą energię, która, resztki energii, które są. Na szczęście jutro nie muszę od razu wyjeżdżać, tylko wyjeżdżam o 17 z hotelu, więc idę na plażę się wykąpać. Cały sezon naprawdę, kurde, to był naprawdę niesamowity sezon. Tak naprawdę rok temu miałem podobną formę, ale wiecie, sprawy jest najpopularniejszą chorobą na świecie i tak dalej. Wiele konkursów się nie odbyło. Jedna chyba tylko była FIBA, albo dwie nawet tam w Debrecen. I było tak, no nieciekawe, było parę eventów tylko. I parę pokazów. A byłem wtedy bardzo głodny, bardzo głodny. I ten rok to jest to, że mogę rywalizować z tymi najlepszymi, jadę na konkurs. Wiem, że mogę im sprać dupsko i wygrać. I to jest niesamowite, naprawdę, kurde, po tylu latach. Nie pamiętam, jeszcze pierwsza FIBA chyba w 2017 albo 18, chyba w 17 w Pradze. To by taki, wiecie, poziom początkowy, można powiedzieć. A teraz po tylu latach, w tym roku, rywalizacja z Staplesem w tym roku, to było coś w ogóle, że ja z nim wygrałem jeszcze tam z kontuzją, to bum! Masakra. Konkurs w Rydze też był niesamowity. Wow. Team Polska, dawaj Polska, lecimy na siłownię. Lecimy trenować. Ready for the workout? Okej, okay, he's ready. He's ready, he's ready. I się dziwicie, no nikt nie trenuje, no nikomu się nie chce trenować. Norma. Jest tak poobijane wszystko. Masakra. Jedziemy. Martwe, klata była. Martwe. I jeszcze coś, jakiś biceps jedzie. Już po śniadanku. Chillujemy sobie, o 17 musimy już lecieć na śmigać na lotnisko, a o 14 musimy się wymeldować, więc 3 godziny będziemy, nie wiem co robić, siedzieć. A, jest bardzo wietrznie, bardzo wieje wiatr, więc już raczej nie pokupujemy, bo na tej plaży jest bardzo dużo kamieni, ale spoko, po prostu tak, posiedzieć, poleżeć i chillować. Here, B Ruff. We got Air David. Sir. Bravo. This is now the Rock Dunk Challenge. I'm gonna show you a behind the back 360, only advanced level. Stop! Right, Ben. It's Ben. Okay, now I'm gonna do reverse 360 East Bay. But of course, a touch of Chris Staples. The rap. There we go, Duncan. You show the Duncan. It's just the win. The win. Oh! Oh my God. Another day, another win. All tens. Ostatnie normalne jedzenie przed prawie 24 godziną podróżą. Także musi wszystko wjechać. Horse farmers. Horse farmers. Is that fish? Yes. Thank you. Pierogi. Thank you.
Teraz godzina 17, a o 17 tylko jutro, czyli w poniedziałek, wejdę dopiero najprawdopodobniej do domu. Także 24 godziny powrotu i mnóstwo czekania. Pustki, moi drodzy, pustki.